Dobra, są taktyczne rękawiczki, teraz już jestem w pełni uzbrojony, 50 tutaj na tym. Maska jeszcze by się przydała zwykła, byśmy mieli też tu 50. No i na nogi coś lepszego? Chyba nie, już. No i dziwne jest jeszcze to, że nie możemy się z safe zone'ów teleportować na przykład do domu i tak dalej. To jest, nie wiem, może jest jakiś... Coś autor miał na myśli, ale nie mam pojęcia co. Bo trochę głupie jest to, że ja muszę stąd wyjść teraz, żeby teleportować się do domu. Nie jestem pewien, czy tutaj z pieca też mnie mogą przedmiotów zabrać, no ale to będzie tylko 1500 siarki ewentualnie, więc... Palamy. Nie wiem też, ile tutaj powinno być drewna. Wrzucę na razie tyle. Mamy 2000 coinów, czyli 2000 dolarów. Dlatego mnóstwo rakiet. Dzięki temu moglibyśmy zrajdować jakieś bazy. No i mamy rakietnicę też, więc... jest bardzo ciekawe. Ja sobie to wezmę do naszego plecaka, bo jak byłby jakiś rajd obok, to... to mógłby tego nie zrobić. Matko bosko, przenajświętsza. Proszę mi tu nie walić. Shotguna z pazika sobie odłożymy. A i dodałem w ogóle... Ja pierdzielę, dodałem dużo punktów w drzewku. Jeszcze mam dwa dostępne kolejne. Tutaj w... O właśnie to. Levelujmy je sobie jeszcze. Siódmy. Musimy jeszcze dwa punkty dodać tutaj i będę mógł dodać w tego skilla. Ten skill uleczy cię o 1% obrażeń zadanego wrogowi. Scientist, animal player. Czyli strzelając do wroga, jak zadamy mu na przykład 100 obrażeń, to jeden HP wraca do nas, czyli strzelając full auto do jakiegoś bota naprawdę nas to co chwilę leczy po prostu. Ale muszę jeszcze tutaj rozdać dwa punkty, a teraz już mamy Extended Magazine, czyli 280% więcej w magazynku możemy mieć załadowanych naboi. Teraz chyba jeszcze mogę raz załadować, jak dodałem dwa punkty. Nie, to jest chyba już maksimum. Dobra, już odłóżmy sobie tego spaza. Mam w Thompsonie 60 amunicji, więc to jest naprawdę dużo. No i te jagódki czerwone. Muszę w takim razie zjeść i posadzić jeszcze raz na górze i wyłączyć autofarmę. Za 1500 dolarów możemy kupić test generator i wtedy mamy prąd nieskończony, tak więc pójdę w to na pewno. I będziemy musieli sobie wydać trochę pieniędzy na ulepszenie pieców chyba. Żeby szybciej to wszystko przepalać. Ewentualnie mógłbym zrobić elektryczne piece, ale wtedy nie tworzy nam to węgla. Węgiel będzie nam bardzo potrzebny, więc... O, już się przepaliło wszystko. No to w tym dużym piecu to się ładnie przepala, szczerze mówiąc. Dobra, wyłączę sobie. I tyle. Autofarma wyłączona. Tutaj też wyłącz. Też wyłącz. Nie wiem, czy woda wtedy działa, czy to się nawadnia. Chciałbym, żeby to się tylko nie zbierało automatycznie. O, cholerka. Chciałem powiedzieć, że kupimy sobie rajda. Ale zobaczcie, ile teraz rajdy kosztują. Nie kupuje się ich za... walutę na serwerze, tylko za skrapa. I ja pierdzielę. No dobra, to wiecie co? To musimy jakąś bazę do zrajdowania znaleźć. Easy raidowalna baza. O, proszę, niedaleko nas. Można by ją sobie zrobić i to jak najszybciej trzeba się tam udać. Mam czym raidować, tak? Mam wszystko. Mam rakietnicę, mam rakiety, wszystko jest, tylko... czegoś nie miałem. Minikopter można za 4000 skrapa kupić, jakie to są liczby. No ale na takim serwerze to jest chyba dobre przeliczenie. Skupmy się teraz na samochodzie jakimś. Small Modular Car. 1600 skrapa. Myślę, że to jest dobra opcja. Tak. Za konia nawet 700 trzeba zapłacić. Cholera. Dobra, na razie biegnijmy na tego rajdzika. Siemano. Jeżeli ktoś by tego rajda już robił, to byśmy tutaj mieli chyba napisane, że ktoś go robi, czy nie. Albo i nie. Dobra, biegniemy szybko, bo to jest duża ilość skrapa. Zaoszczędzona. No cholera, jest to baza, tylko zobaczcie, gdzie ona jest po drugiej stronie wody kompletnie. Dlatego pewnie nikt tam nie poszedł. Ale dobra, spróbujmy się tam jakoś dostać. Tu ktoś, widzę, że bazę nawet ma. Chyba trzeba tam po prostu przepłynąć, a co tam się tak błyszczy? Bolera. To jest easy baza, więc chyba tam nie będzie żadnego snajpera, co? No tak to wygląda przynajmniej. Jak nie będę mógł tam wejść, bo to już ktoś rajduje, to się zdenerwuje. A widzę, że tam jakieś płomyczki takie niebieskie latają dziwne, więc może to być już przez kogoś przejęte.
O cholera, czy wy to widzicie? Do rakietnicy załadowałem właśnie 4 rakiety. Ja pierdzielę. Jest nasza, moi drodzy. O cholera, tam są Tesle. To daje takie coś. Mam nadzieję, że to po wodzie nie przychodzi prąd. To było cienko. Kurde, przydałoby się tu śpiworek jakiś położyć, bo jak ja umrę, to będzie lipa. Za bardzo nie mam z czego. Są wszędzie drewniane drzwi, więc szkoda troszkę wchodzić rakietą. Może zaczelam ewentualnie. A wiecie co? Wejdziemy ścianą. Przy okazji fundament pewnie też się zniszczy. Tylko nie wiem, czy tutaj, czy z tej strony. Wiem, że tu są te Tesle, więc troszkę strach. O, ktoś mi tu przebiega, patrzcie. Siemano. Masz może 30 klota na śpiwór? Bo jak tu umrę, to... Co by było biec? Okej. Nerka. No to co, lecimy z rakietami chyba, co? Let's go. Ja mogę jedną za drugą wystrzelić? O cholera. Mogę normalnie. Ja pierdzielę. No i wszystko padło. Co to za skrzynki na... Suficie, what the fuck is going on? A w środku jest pies. O cholera. Tu już mamy szafę w ogóle. Całkiem ciekawie. O, tu jest amunicja wybuchowa. Kurde, nie mam żadnej broni. Cholera, jasne. O, kolega tam coś nam wyrzucił. O, dzięki. A nie masz czegoś w stylu semika, żebym mógł strzelać z wybuchowej amunicji? Za chwilę bym oddał. Muszę tylko szafę rozwalić. O, to jeszcze lepsze. Dziękuję. Dobra, rzucimy sobie mołotowe tam. Mam nadzieję, że trafię. Uwaga. Ja pierdolę. Chyba nie trafiłem. No nie bardzo trafiłem. Cholera jasna. Dobra, jak nie mam czym szafy rozwalić, to rozwalimy sobie tą skrzynkę na razie. I zobaczymy, może w środku będzie jakaś broń, rakiety, amunicja podpalająca. Znowu nie do tego. Dobra, rzucam sobie zaczela tutaj na szafę. Bo nie mam za bardzo jak się dostać do tych skrzynek. Więc może jak rozwalę to, to będę mógł... O cholera. Rozwaliła się, dobra. Może będę mógł dzięki temu młotkiem podnieść tą drabinę. Uuu, jakie fajne przedmioty. Tak, przecież ja nie mam drabiny. Znaczy tego, młotka, a nie drewna do zrobienia. Ja pierdzie. Dzięki, nie obserwuj mnie, stresuję się. O. Dziękuję bardzo, co ci mogę za to dać? Nie no, nie chcę takich prezentów, proszę cię. Dobra, dzięki. Jak będziesz czegoś potrzebował kiedyś, to mów. No dobra, moi drodzy, jak widzicie, niczego mi tu chyba nie zabraknie. Mówiłem, jest to trochę słabe z jednej strony, bo nie mam opcji nawet, żeby pokombinować. No ale to przynajmniej content na odcinek robi, tak więc stawiamy drabinę i nie zastanawiam się, tylko gram. Dobra, jedna skrzynka, druga, trzecia. Uwaga, co tu mamy? Oj, tu nic fajnego. Tutaj trochę mięsa. Tego nie chcę i tego też. Ale strasznie głośno jest. No i tutaj też same miedźki niestety. Dobra, wejdźmy teraz wybuchową amunicją tutaj do... Jezus, czym on mi to dał? O matko, z magazynkiem i z celownikiem. Wejdźmy tu do drewnianych drzwi, bo myślę, że w piecu dużym coś będzie. Tylko boję się tych Tesli. Bo one są za ścianą. Ale i tak jest to straszne. Też na górze coś może być, więc ja bym tu wszedł, ale nie wiem ile takiej amunicji bije. Zapalającej. Miało być wybuchowa. 4 HP na strzała. 110 HK w piecu. 730 węgla. Tu już nic nie będzie. Ile jeszcze zostało? Lód 12, czyli jeszcze coś tu można znaleźć ciekawego. Dobra, walnę tu satchela. Zobaczymy ile to zabierze. Boże, jestem głupi. Widzicie to? To jest wyjście na górę. Ja pierdzielę. Tu sobie wejdziemy jeszcze. Wiem, że to jest jakby powrót, ale... No muszą tu być jakieś przedmioty gdzieś jeszcze. Właśnie wszedłem w pułapkę, która była w dywanie z miśka.
Ja pierdzielę. O takich rzeczach to nie słyszałem. Dobra, musimy się uleczyć. Drzwi rozwalone, teraz skrzyneczka. Co my tam mamy? Ooo! 220 amunicji podpalającej. I 5... Szczerze, nie mam pojęcia, jak mam tam podejść. Nie mam pojęcia, czy te Tesle biją z góry, czy z dołu. Tu wygląda, jakby jedna strzelała z dołu, druga z góry. Próbuję sobie strzelić rakietą, tą szybką. I jakoś to rozwalić, ale... Może być ciężko, szczerze mówiąc. Strzelimy tutaj. Kolejna pułapka była, która mi 50 HP zabrała. A te Tesle zabierają dosyć szybko to HP, ale nie naraz tak. Gdzie ona może być? Czy na górze, czy na dole? Wydaje mi się, że tutaj za tą lampą jakby. I tam jeszcze jedna jest na dole gdzieś. Dobra, przeczytałem w necie, że żeby rozwalić Tesle trzeba 6 rakiet wysokiej prędkości, więc sobie odpuszczam. Lub jednej zwykłej, więc spróbujemy tą jedną zwykłą rakietą gdzieś tu dupnąć. Tylko ciągle mam dylemat, góra czy dół. Dobra, obstawiam górę, tak więc lecimy. Jedna poszła. Została jeszcze jedna. Zaryzykować? I tak tutaj zyskaliśmy chyba 4 rakiety, więc można spróbować. Lecimy teraz w dół. Wszystko rozwalone, moi drodzy. Piece również. Było jakieś przejście, czy... Nie, to jest przejście gdzieś indziej. Dobra, zobaczmy. Nie wiem nadal, gdzie te Tesle stały, ale chyba jedna na dole, jedna na górze, tak. No to wygląda. Dobra, zobaczmy w tych piecach, co było. Mam nadzieję, że się opłaciło. Haku, haku i haku tutaj pewnie też. No, za 330 haku, dwie rakiety, myślę, że warto. Tutaj już chyba nie będę szedł, bo tu jest wyjście. I lutu mamy jeszcze 8. Tu jeszcze rzeczy mogą być pewnie za którymi z tych drzwi. Problem taki, że ja teraz wyjść nie mogę. Cholera jasna. Dobra, to musimy to zrobić drzwiami w takim razie. Już się tu wydostałem, ale tutaj lutu nie ma, szczerze mówiąc. To gdzie on może być jeszcze? Co za tymi drzwiami? Są dwie pary drzwi w ogóle, what the fuck? Jednak opłacało się tutaj, tutaj wejść, moi drodzy. Bo mamy skrzyneczki, niech to zgaśnie, bo hałasu jest strasznie. Czyli to nie były drugie drzwi na górę, ja myślałem, że tu są jedne drzwi. W górę. I tu drugie, to są po prostu skrzynki, ale bym ominął, co? Coś dziwnie wolno mi się ten młot pneumatyczny psuje, w ogóle używam go już tyle czasu i nic nie schodzi. Ciekawe, dobra. Rozwalamy jedną, drugą. Trzymajcie kciuki. M39, fajnie. Co to jest? Średni animowany neonznak? O kurde. Ja czegoś to ja nie znałem jeszcze. Weźmy sobie to. A tutaj, C4, pięknie. Ociście osoczyli. Shit. No to się opłacało. No i pięknie. No, teraz zostało 0 rzeczy tutaj, więc można rozwalić ostatnie drzwi. Stąd wyjść. Albo po prostu może ten stolik lepiej rozwalić. Patrzcie, w ogóle to podpalenie jakby nie zabiera HP temu rybęczowi, nie wiem dlaczego. Trzeba nawalać z shotguna po prostu. Prosto w to. Okej. Baza zrajdowana. Coś tu koleżka od nas chciał, więc podejdziemy. Dzień dobry, fajny ciastek. Siema. Siema, siema. Okej, co tam? Okej. No dziękuję bardzo. Proszę. I tak ci powiedzą, że podrobiony. Dziękuję bardzo. Spoko. Dobra, trzymaj się, już lecę 15 sekund do domu. Nerkę. No, to moi drodzy, myślę, że proficik jak najbardziej fajny. Teoretycznie zużyliśmy 4 rakiety tylko. No to są jakie? No nie, to zużyliśmy 2 rakiety. No to jeszcze lepiej. Staliśmy C4, 21 saczeli. Myślę, że rewelacja. A jeszcze tutaj materiały wybuchowe, prochu strzelniczego mnóstwo. Tak, było warto. Podniesiemy sobie śpiwór. Ja go będę nosił przy sobie, najlepiej tutaj gdzieś w plecaku awaryjnie. A położymy sobie łóżeczko. Jeszcze nie wiem gdzie, bo średnio mam tu gdzieś miejsce. Może tutaj? O, tu chyba jest git. No dobra, postawiłem łóżko, a czemu zostało mi drugie jakby jeszcze? Ciekawe. Puścimy sobie 2 zrzuty od razu. Nie wiem, czy one spadają od razu, czy... Trzeba na nie czekać, dobra.
wracamy normalnie tutaj. Nie, tutaj normalnie zlatują, tylko trzeba pewnie szybciej samolot przylatuje. Dobra, to łóżko sobie odłożymy tutaj do którejś skrzynki. Tak samo, nie do tej. Tutaj do tej. Tak samo mur, jeden, drugi. Wybuchy to oddzielnie gdzieś włoży. No i mamy też lunetę razy 16, to jest fajna opcja. Włożę ją tutaj. I będziemy z tym chodzić, będę sobie też zdejmował co chwilę, więc gitarkę. Zrzuty już do nas lecą. A my pójdziemy teraz sobie na... Aha, na lotnisko sobie nie pójdziemy, bo wszystko jest zajęte. Tak samo oczyszczalnia. Trzeba iść gdzieś indziej. Zobacz, ile mam skrapa, może kupię ten samochód w końcu. Dobra, co mamy w zrzutach? O, cholera. Wiatrak. Naprawdę ładne rzeczy. Tutaj LR-ka, wiatrak, ja pierdzielę. Naprawdę rewelacja. Dobra, to jednak będziemy sobie z LR-ką chodzić na razie. A resztę ładnie odłożymy. Dobra, zmieniłem trochę koncepcję na tą bazę. Zrobimy to tak, że tu będzie normalnie ściana. A na środeczku damy sobie do samej góry po prostu taki... Jezu, co ja zrobiłem? Ma być ulepszone. Na środeczku damy sobie po prostu do samej góry jakby windę. Ja wróciłem do miasta, żeby sobie zdeponować pieniążki. 1986 depozyt. Teraz mamy 2300, dobra. I chciałbym sobie jeszcze wrócić do domu zaraz. Ale najpierw kupimy sobie tutaj w Electricity Test Generator. Będziemy mieli nieskończony prąd. Miałem te dwa wiatraki, ale stwierdziłem, po co? Jak można mieć nieskończony prąd już na zawsze? Okej, moi drodzy, urządzam sobie jeszcze chatkę do końca. Te roślinki, powiem wam, że jakoś przestały rosnąć, więc chyba niestety trzeba to włączyć. Tutaj tak samo. Bo tak to się nawadnia, a jak to wyłączam, to nie daje światła, nie nawadnia się nic, więc trzeba by to wszystko ręcznie robić. Dałoby się opcja, przydałaby się opcja, żeby dało się po prostu wyłączyć autopodnoszenie tego. Żeby to się nie zbierało do tych tutaj toreb, tylko że żebym sam to mógł podnieść, bo tak to nie zaliczymy tej misji na 50 roślinek czerwonych. Tak więc kończę chatkę, robię tutaj jeszcze światełka, postawiłem sobie ten generator nieskończonego prądu, no i tutaj dałem taki banerek. Śmieszny? Chociaż ten mi się bardziej podoba, no ale trzeba użyć trochę tego, czego się zdobyło wcześniej. Stawiam lampy i idziemy na port, zabijemy sobie... Zabijemy, rozwalimy sobie Bradley'a, o, że komuś się nudzi. Kto tak słabo celuje? Kto? Dawaj, dawaj. Co? A dropnęło mi, chcesz jeden? To ja muszę go znaleźć tylko. Tutaj mam, tylko jest taki inny, nie wiem, takiego jeszcze nie używałem. Potestuj sobie. Tylko pod prąd to musisz podłączyć oczywiście. Dobra, dobra. Ja też nie wiedziałem. Widzę, że muszę to zamknąć. Odcineczek jutro pewnie. Właśnie nagrywam, więc możesz pozdrawić mamę. Nie, rodziców nie pozdrawię. Tylko mamę i tatę. Nie. Bye bye. No, teraz jest pięknie, mamy światełka, możemy je sobie wyłączyć. Żeby tutaj serwera za bardzo nie obciążać. Odłożę sobie to jeszcze i muszę zabezpieczyć za jakiś czas tutaj dookoła. Albo takim czymś właśnie. Albo chyba zwykłymi kratami, tylko muszę je odblokować jeszcze. One są chyba tutaj, z tego co kojarzę. Tak, nie, to są drzwi kratowe, a tu są kraty więzienne, o. Muszę to odblokować, najlepiej jakbym to znalazł w ogóle, to byśmy nie musieli wypływać. Chciałbym całą bazę też do metalu jakiegoś fajnego koloru ulepszyć, dzięki mojemu skinowi. I wtedy to będzie taka zajebista wieża. No a teraz, tak jak mówiłem, idziemy na... może Bradley'a? A może na boty, zobaczymy jeszcze. Nie wiem, czy jestem gotów na Bradley'a. Zobaczymy. Naprawdę mega podoba mi się to, że mogę do rakietnicy załadować 4 pociski. Widzę cię, malutki. O kurwa, tu jest jeszcze jeden. Okej. Dwóch się nie spodziewałem. Czy ty do mnie... O kurwa, strzeli do mnie. Okej. Czyli nie jest zbugowany, można go robić. No to siup. Dlaczego to nie trafiło? O Jezus Maria! Ja pierdzi. Co to było? Co to było? Raz oberwał. Muszę się wdrożyć w to naprawdę, bo jestem beznadziejny. Kości się zestarzały, wiecie, o co chodzi. Oho!
Boty tam nie biegną. Dobra, jeden leży. Tak właśnie coś słyszałem, że z Bradley'a cztery boty wybiegają potem. Wow. Raz. Tylko bota najpierw zabić, bo on będzie nam tu przeszkadzał. Dobra, i teraz można dobić Bradley'a. Nie wiem, na ile strzałów on jest jeszcze, ale wydaje mi się, że na jakiś jeden, max dwa. Chyba wybuchł. O cholera. O cholera, bocisko jakieś tu biegnie do mnie. O cholera. Dobra, nie wiem co to było, ale jeszcze idą. O shit, dobra, ucieczka. Strykawka. Tylko pod kontrolą. Wyjmujemy M4. Dobrze, że mam 120 pocisków w magazynku. To mnie ratuje i ktoś mi chyba pomaga w ogóle teraz. Albo nie. Dobra, tu byli. Jezus Maria, ile tego dziadostwa jest? Dobra, mam kolejnego. Ale przynajmniej mi przyniósł. Czekam aż to wystygnie chyba, co? Dobra, kolejny. No i co, czekam aż to zgaśnie. Dobra, zgasło. Możemy sobie skrzynki podnieść, zobaczmy co w środku. Ale skrapika dużo. Też fajne rzeczy, inne niż zawsze, to mi się podoba. Ciekawe jestem, czy ktoś mi może zabrać na przykład taki czołg. Czemu tu były tylko dwie skrzynki? Zbierzemy sobie jeszcze tym wiertłem i może w środku coś tam siedzi. Ej, jeszcze za gorąco jest. No niestety zabrałem całego Bradley'a, ale nie ma tu więcej skrzynek. Z tego co dowiedziałem się na czacie, to są tutaj różne Bradley'e i z niektórych wypada jedna skrzynka, z niektórych dwie, trzy, a cztery nawet. Dobra, dostałem z tego 70 haków, więc też całkiem fajnie. Czas rozwalić drugiego, tylko ja mam 4 plus 6, 10 rakiet. Nie wiem, czy wystarczy. Też chyba 8 potrzeba. Nie pamiętam. Dobra, mamy kolejne dwa punkciki. Jak teraz dam już tutaj, to kolejne mogę zainwestować w to i będzie zajebiście. Dobra, ale skupmy się na tym czołgu. Cholera, dwóch rakiet już nie trafiłem. Jak teraz jeszcze jednej nie trafię, to już go nie zrobię. Trochę za wysoko celowałem i przeleciały nad nim. Myślałem, że trzeba tak wyżej. Ale z tych HV-ek to chyba trzeba celować idealnie w niego. On stoi pod takim kątem. O właśnie, i znowu przeleciała. Dobra, przebiegnijmy sobie na drugą stronę. Może z tego kątu będzie łatwiej kąta. No i niestety brakło. Nie wiem ilu, wydaje mi się, że jednej, maksymalnie dwóch. Ale trzeba go odpuścić i wrócić z większą ilością rakiet. Albo wiecie co? Mam jeszcze tutaj zwykłą rakietę, spróbuję strzelić z takiej. Mógłbym też C4 walnąć albo satchelami, ale nie mam pojęcia ile to zabierze. Jedną rakietę można spróbować. No jeszcze nie wybuchł niestety po tym. Wydaje mi się, że te zwykłe rakiety o wiele mniej zabierają. To co? Lecimy z ceką? Nie chcę zmarnować tego Bradley'a, trochę na niego już zużyłem. Lecimy. To teraz trzeba trafić. Haha, trafiony, uciekamy. I on jeszcze żyje. Ten musi być jakiś mocniejszy w takim razie. Ja pierdzielę. To sadzimy satchelami. O cholera. Jeden. Dwa. Trzy. I cztery. Jeszcze żyje skubań. Cztery satchele wybuchły na nim. O cholera. Dobra. Jesteśmy dopiero w połowie chyba. W takim razie, jeżeli dopiero teraz wybiegły scientisty, to jest dopiero chyba połowa. No nie, no już się tak mocno pali, że ciężko by było, żeby to była połowa dopiero. Dobra, spróbujmy jeszcze. Tak, jeszcze jeden. Nic mu to prawie nie robi. Co za dziad, no ile ja mam tego wywalić w niego? 28 HP mu zostało. Czyli ten satchel jak wywali, to już jest po nim. No i... O kurwa. No to teraz się... tutaj zadziało, moi drodzy. Że mam refleks szachisty, to zdążyłem ich zabić wszystkich. O cholera, jeszcze snajper jakiś. Kurwa, kto do mnie wali? Dobra, ten leży. Jeszcze z tyłu ktoś. Ja nic nie widzę, bo tu jest dymny granat. Dobra, leży chyba ostatni. Czekam aż zgasną skrzynki. Nie będzie można zlutować.
Tu mamy 4, 5 skrzynek. No to to było o wiele mocniejsze. Tak, 5 skrzynek naliczyłem. Moi drodzy, dowiedziałem się, że teraz jest tu kolejka 30 minut na ten serwer, więc widzę, że sporo osób chce się tu dostać. No, żeście ładnie zrobili. Dobra, mamy 5 skrzynek. Wszystko moja wina. Mamy 5 skrzynek i to był eventowy czołg, dlatego był taki mocny. Waliłem tutaj 7 HV-ek, 1 C4, 12 satcheli, 1 zwykłą rakietę. Jeszcze coś tam mogło być, ale... Nieważne, dobra. Bierzemy. Nie wiem, czy to działa w ogóle i po co to może być na serwerze PV, ale weźmiemy. Double Dorsy. Okej. Okay. Dalej. Nie mam miejsca za bardzo. Dobra, C4 już się zwróciły. Działko. Też nie wiem za bardzo po co. Wiesz co, muszę sobie tu powkładać przedmioty, bo... Już nie mam co z tym robić. No i bierzemy wszystko jak leci. Działko. Tu... O, krówka. Ja pierdzieli. Ten shotgun lepszy. Skrapik. Fajnie. Kolejny skrapik. O, dobra. 4 kawałki. Czy coś jeszcze? Tu jest jeszcze jedna. Czyli chyba 6 było. Bolcik. Kolejne rakiety. HV-ki, czyli już mamy 7. Zwróciły się HV-ki. C4 razy 2. A to w sumie. Powiedzmy, że na zero wyszliśmy. Plus dostaliśmy skrapa oczywiście i jakieś tam bronie.